Witajcie na kanale Rami Farm. Ja już posprzątałem obornik od byków, które trzymamy w oborze. Teraz będziemy jechali to wyrzucić i od razu pokażę wam, policzymy metry na wiatę dla zwierząt. Zobaczymy, jak to tam wychodzi z tymi metrami. Liczyliśmy, że jakieś tak około 120 metrów musi wyjść kwadratowych. No to policzymy i widzimy się już w ciągniku. My już jedziemy, tutaj ładnie wyrzucić na obornik. O. Tam widać krowy mleczne. Dostały kiszonkę dzisiaj do paśnika. Chyba się pozbędziemy tego paśnika metalowego. O, strasznie jednak krowy niszczą pod niego całą ziemię. Chyba będziemy rozwijać po prostu na trawie, tak jak to robimy przy stadzie mięsnym. To jednak nie jest dobre do łąki. Chyba zjedziemy i zobaczymy, jak to wygląda na łące. Dobrze, już jesteśmy. Krówki czekają już, żeby coś zjeść, ale najpierw sobie policzymy tutaj te metry i będziemy wywozić jedzonko. O, jeszcze tam mają, więc nic się im nie stanie. Dobrze, myślałem, żeby tutaj mniej więcej postawić tą wiatę, czyli blisko tutaj do wjazdu. Jest przy drodze, jakbyśmy sprzedawali czy coś. Tutaj blisko, szybko można dojechać. Gdzie jakaś większa ciężarówka na zwierzęta mogłaby sobie na spokojnie dojechać. Dziśmy 120 metrów i szerokość musi być około 6, czyli wychodzi nam 20 na 6, bo chcemy dach, żeby był jednospadowy tutaj, żeby ograniczyć te koszta bez większej ilości spadów. Zobaczymy teraz, biorę się za liczenie. Mam tutaj taki ładny przyrząd, taką literkę A. Będziemy to ładnie mierzyć. Widzimy się za chwilę. Dobra, to zaczynamy stąd liczyć mniej więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Dobra, to tu mniej więcej jest 20. Zrobimy taką małą dziurę. A mniej więcej od kołka, gdzie są krowy, dotąd 20 metrów. Myślałem, że będzie więcej. Będzie to dłuższe. Więc w sumie dobrze, że tak to wygląda, jest dużo dłuższe. No, to jeszcze 6 w bok policzymy. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 metrów. 6 metrów będzie tutaj. Myślałem, że będzie to większe. No i fajnie, że to nie będzie jakiś wielki taki moloch. Jednak to będzie zgrabna wiata dla zwierząt. Też nie będzie tych jakoś bardzo dużo. Ale zobaczymy. Ściana musi być tak południowa. Południowa ściana. Czyli
od tej strony to stoją właśnie teraz krowy, nie może być ściany. I od tej też, od wschodu i od południa nie będzie ściany. Ściana będzie od tamtej strony i od lasu, od północy i od zachodu. Stamtąd najbardziej wieje, jest zimno. Stamtąd będą ściany, dwie. I tutaj nie będzie. Właśnie trzeba będzie kupić jakieś, nie wiem, może krokodyl do tura, żeby tutaj dobrze sprzątało. I zobaczymy. Zobaczmy, tak to będzie wyglądało. Zaraz biję tutaj jeszcze kołki sobie, żeby widzieć z daleka, jakie to odległości. Widzimy się, jak wbiję kołki. Mam tutaj kołki wbite. Mniej więcej wiadomo, jak to będzie wyglądało. W sumie nie jest źle. Nie jest to bardzo duże, jak się martwiłem. Nie pójdzie też jakoś bardzo dużo materiałów. Są to tylko dwie ściany. I zobaczymy. Ogólnie plan jest taki, żeby do przyszłego roku, albo nie, albo w tym, albo w przyszłym, to już max, że zamienimy to stado, co tutaj jest. Jestem z nim bardzo zżyty, ale niestety chciałbym zainwestować w jakieś dobre krowy. Myślałem nad rasą Sallers, ale doszedłem do wniosku, że bez rogów nie podobają mi się z wyglądu, a z rogami są trochę niebezpieczne. Nawet bardzo, bardzo bronią, są bardzo obronne, bronią stada, bronią swoich małych, więc potrafią zrobić krzywdę, a rogi mają większe niż te, na pewno, niż na przykład ta, która ma. Co ciekawe, co roku odpada jej jeden róg, ale tylko jeden. I co roku odrasta i znowuż odpada. I zawsze ten sam, zawsze lewy. I wracając z tematu, będą to Herefordy raczej. Chyba, że jeszcze coś się zmieni w mojej głowie. Ale raczej zostaniemy przy Herefordach. Chcę kupić 12 jałówek zacielonych albo młodych krówek rasy Hereford. I zobaczymy. Docelowo też chcemy się przerzucić tylko na rasy mięsne, bo jeszcze mamy rasy mleczne. Produkujemy mleko, sery. Ale docelowo chcemy zrobić z tego tylko gospodarstwo rasy mięsnej. Też myślałem nad specjalnymi takimi opaskami na szyję, które pokazują tam zdrowie krowy, kiedy wstępnie mogłaby przeprowadzona być inseminacja. Pokazuje też jej lokalizację na mapach, więc nie muszę się martwić, jakby gdzieś uciekło czy coś, jedno zwierzę. Wszystko mam na mapach i tak dalej, na telefonie, na aplikacji. Ale to zobaczymy. Zobaczymy, bo też nie wiem, ile to kosztuje. Nie wiem w sumie, czy czytałem na internecie, ale jakoś nigdzie nie ma dokładnej ceny podanej. Ale to jeszcze nie na teraz. W przyszłym roku, za 2 lata będę o tym jakoś bardziej myślał. I tak, jeszcze pokażę jeszcze raz wiatę. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku będzie ona tutaj stała. Filmy też będziemy robić. Będą filmy z powstawiania wiaty. Myślałem to też nad robieniem live'ów z tego, co myślicie. Możecie napisać w komentarzach, co myślicie na temat live'ów różnych. Głównie z budowy, albo teraz też jak będziecie zrobić ciepło, to chcę wyremontować jeden ciągnik na razie, 50, tą czerwoną, bez kabiny. Wszystko jest zakupione do niej, tylko muszę to pomalować i zamontować, więc jakbyście chcieli live'y, to byśmy coś mogli pomyśleć. Jak mielibyście jakieś pomysły odnośnie tej wiaty albo odnośnie gospodarstwa, zapraszam też do komentowania. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapki w górę i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia, cześć!